Dzisiaj znajdujemy się w hali w Wejherowie na turnieju Energa Gryphon Cup, gdzie grają 6-7-latki. Można powiedzieć, że to jest najbardziej taki uroczy turniej. Nie wszyscy znają do końca przepisy. Pan sędzia to właściwie nie sędziuje, tylko podpowiada. Ma to bardziej takie walory, żeby ich zachęcić do tego grania, żeby oni się pokochali w futbol. Mam na dzisiejszy turniej, żeby się dzieci świetnie bawiły, rozegrały jak najwięcej spotkań i uśmiechnięte wróciły do domu. To jest dla nas najważniejsze. Wygrywamy prawie wszystkie mecze oprócz jednego. Akademia Piłkarska? Jest super atmosfera, chłopaki strzelają mnóstwo bramek, rywalizacja jest zacięta i wszystko jest fantastyczne. Chłopaki, jak się bawimy, dobrze? Graliśmy za PE Gdynia, bardzo zacięty mecz. Niestety ułożył się dla nas troszeczkę w ostatnich minutach niekorzystnie. 2-1 przegrywamy pokarm. Gramy dalej, walczymy o miejsca od 5 do 8, także jesteśmy tutaj w pełni nadziei na dalsze walki. W tej kategorii wiekowej karny jest wykonywany z połowy boiska do pustej bramki. Jesteśmy razem z trenerem Rafałem bardzo zadowoleni. Dzieciaki się spisali na medal, niestety medalu nie będzie, zajęliśmy ostatecznie 4. miejsce, ale jesteśmy naprawdę z naszych chłopaków bardzo dumni. Jesteście dumni z siebie? Tak! W ćwierćfinale dość pewne zwycięstwo chłopaków, super powalczyli. Półfinał dużo cięższy, drużyna z Kobylnicy postawiła ciężkie warunki. Teraz jest finał, miejmy nadzieję, że będzie super widowisko, że chłopaki się wybiegają. Jak wam się grało? Dobrze! A co was jeszcze czeka? Jaki mecz? Tu finał! Każdy mecz, który graliśmy dzisiaj, był bardzo wyrównany. Mimo tego, że wygrywaliśmy dość wysoko prawie każdy mecz, ale to nie było tak, że przeważaliśmy w całym meczu. I nie było takiego meczu, w którym mieliśmy taką bardzo mega dużą przewagę, ale zasłużyliśmy, myślę, że dzisiaj na zwycięstwo w tym turnieju. Każdy przeciwnik jest ciężki, prawda? Ale zawsze trzeba grać na 100%, prawda? Nieważne jaki jest wynik, zawsze Akademia Piłkarska gra na 100%.